od naszego ostatniego spotkania minęło 10 miesięcy. Spotkanie zresztą było wirtualne, a teraz w rzeczywistości, więc bardzo się cieszę. Marcin Maciejczak ze mną, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. I ty w tym czasie nie próżnowałeś, no bo tak, nowa płyta, tamte dni, niedługo będzie premiera. Kilka singli z Luną, czy najnowszy z Natalią Nykiel. Szczęśliwy jesteś czy zmęczony? Ja jestem szczęśliwy, jestem mega podekscytowany w ogóle tymi współpracami, tym, że zaraz wychodzi płyta. I bardzo się cieszę, bo to debiutancka, to pierwsze takie dziecko wychodzi na świat. Odsłuchałem oczywiście album. Bardzo mi się podobały szczególnie teksty, które są na płycie. Określiłbym, że albo to takie trochę wiersze, albo nawet baśnie, gdy jeszcze dołącza muzyka i robi się ten klimat. O czym właściwie śpiewasz, o czym chcesz śpiewać? No ja chcę śpiewać o tym, o tych uczuciach. Nie chcę śpiewać trochę o głupotach. W sensie chcę śpiewać o uczuciach, z którymi każdy się może utożsamić. Też, żeby ta piosenka nie docierała tylko do młodego pokolenia, tylko do każdego. Oczywiście no, takie problemy są najczęściej u nastolatków. Właśnie taka relacja jakaś inna, też o tym śpiewam. Takie właśnie bliskość i te sprawy. Ta oryginalność wyrażasz też w wizerunku. Nas jednak dzieli jakieś tam jedno chociaż pokolenie, a to już jest dużo akurat w tym przypadku, bo to jest tak, że ty się z taką odwagą urodziłeś, czy po prostu każdego dnia budzisz się odważniejszy? Właśnie chyba tak. Codziennie się budzę odważniejszy i też czuję, że jakby podczas programu Voice'a poszedłem na całość i ubrałem się jak chciałem. I też od tego momentu staram się wyrażać siebie, ubieram też. No to są rzeczy, które mi się bardzo podobają. Też lubię biżuterię strasznie. Najczęściej srebro. I lubię, jak właśnie jest właśnie taki dodatek. Widzę w tobie taką ogromną zmianę, bo mówisz o ekscytacji, o radości, a jak rozmawialiśmy na przykład 10 miesięcy temu, to też mówiono mi, proszę uważaj na Marcina, bo jest wrażliwy, być może są to jego pierwsze wywiady i trzeba podejść do tego ostrożnie, czyli faktycznie stres już nie towarzyszy ci w tych wszystkich działaniach promocyjnych czy muzycznych? Myślę, że dużo sobie w głowie poukładałem, też ta pandemia była takim czasem, gdzie mogłem sobie wszystko ułożyć w głowie, więc wydaje mi się, że teraz nie mam trudności. Przy tej płycie wiele osób pomagało ci pisząc teksty. Czy jest tak, że ty próbujesz też pisać jakieś swoje teksty, które nie tylko będą chowane do szuflady, ale też je usłyszymy? Myślę, że kiedyś je usłyszymy. Są to bardzo kontrowersyjne teksty, bo ogólnie lubię pisać o takich rzeczach trochę przerażających. O samobójstwie, o wizji końca świata, no takich po prostu strasznych trochę rzeczach. No, nie chciałam iść na grubo przy pierwszej płycie. Też jakby moje myśli, wiersze są właśnie nie wiem, przepisane właśnie w taką baśń i też producenci i tekściarze mi pomogli napisać to, właśnie obrać to w słowa. Gdybyś miał powiedzieć, skąd biorą się twoje pomysły na takie teksty, to myślisz, że to się łączy z jakimiś zainteresowaniami, nie wiem, filmami, książkami, które czytasz, czy jakbyś to określił, że tak trudnych i głębokich tematów chcesz dotykać? Myślę, że to jest nie wiem, dużo ma na to wpływ myślenie. Ja najczęściej myślę w nocy, chyba każdy ma taki natłok myśli i z tego najczęściej wychodzą moje wiersze, które piszę. To są notatki w telefonie, ale są dla mnie naprawdę ważne i czasami czuję, że jakby to są prosto z serca.